Dzień dobry, witam Was na drugim meczu drugiej kolejki Manchesteru United, który na wyjeździe podejmuje Bristol City na ich stadionie na wyjeździe. Prezentacja obu drużyn. Obie drużyny już są gotowe, więc zapraszam na spotkanie na stadionie The Amex Stadium w Brighton. Co do meczu dzisiejszego, mecz jest rozgrywany właśnie na wyjeździe, tak jak tutaj o godzinie 17 w niedzielę, 19 sierpień, czy tam sierpnia. Postanowiłem, że ja będę rozgrywał mecze Manchesterem United jednak, a nie komputer. Nie zajmę się tylko samym komentowaniem, bo myślę, byłoby to dosyć nudne. Ja sobie przynajmniej trochę pogram. Oj, zobaczycie może, jak trochę ja gram. Oż kurde. Alexis Sanchez mi w ogóle nie pasuje w Manchesterze United. Dla mnie jest to taki średniak. A gram składem takim, jaki prawdopodobnie możecie zobaczyć w tym meczu. Bo myślę, że ewentualnie co może się zmienić, to Lukaku w podstawowym składzie. I ewentualnie Anthony Martial zagra zamiast Alexisa Sancheza. Ale myślę, że taki skład będzie dosyć podobny, bo Valencia jeszcze ma bodajże kontuzję, tak samo Matić, więc tych dwóch zawodników raczej w meczu nie zobaczymy. Ogólnie gra mi się trochę średnio, bo przeważnie nagrywam tutaj, gram w 60 klatkach, a nagrywam w 30, mam lekkie ścinki w FIFA, bo gram na tych właśnie najwyższych ustawieniach, a podczas nagrywania nie nagrywam tak często FIFA. Raz w tygodniu tylko mecze United będę nagrywał i to będzie wszystko, bo po prostu nie opłaca się robić Ultimate'a, bo większość nagrywa, po co ja jeszcze gram na klasie światowej, bo pomyślałem, że nie będzie to jakiś super poziom tego meczu, nie jest taki mocny przeciwnik. Widzicie, ja też nie jestem jakiś super graczem. Manchester United ogólnie teraz nie gram, bo jak chodzi do kariery, no to po prostu gram na modyfikacji legend, więc po prostu Manchester United służy mi jako mój ulubiony klub, a po prostu gram sobie na ikonach. Tam Ronaldo Nazario, Pele i w ogóle, i w ogóle. A Manchester United wolałem sobie grać na własnym ustawieniu. Robiłem sobie jakieś ogólnie transfery. Niektórzy zawodnicy na przykład w tym składzie mi w ogóle nie podchodzą pod grę. A Rashfordem grałem dużo czasu w Ultimate, więc on jest chyba jednym z moich ulubionych zawodników w tym składzie, jak i Paul Pogba, którym obecnie gram w Ultimate. No, żeby tylko kolejny mecz ogólnie tutaj nie był remisowy, bo jednak da się załamać. Co do moich normalnych typów w meczu, to ja typuję mecz, znaczy wynik skromny 2-0. Bramki to raczej chyba powinien zdobyć Pogba jakimś strzałem z dystansu, ewentualnie Lingard, bo dobry zawodnik jest, o ile zagra, oraz powinien przełamać się wreszcie Lukaku, coś strzelić, ewentualnie Anthony Martial, znaczy nie Martial, tylko Rashford, bo potrzebujemy jakiegoś króla strzelców z Manchesteru United, a ta dwójka powinna coś ustrzelić. Co najmniej jedną bramkę. Więc taki jest mój typ. Mecz, znaczy się, odcinek zobaczycie jakoś 3 godziny przed meczem, żeby każdy mógł sobie zdążyć obejrzeć. Znaczy się, może nie będzie to jakoś super popularny odcinek, tak jak symulator farmy, ale taka odskocznia. Oj, teraz błąd tutaj Darmiana. Nie, kompletnie go nie lubię. Gra mi się tak średnio, tak samo gra w FIFA, jak gra w Realu. Tu mamy rzut rożny, dobra. Spokojnie, najlepszy bramkarz na świecie. Lepszy, można tak to powiedzieć. Ale wychodźcie trochę szybciej do ataku, bo jednak gramy na razie tak spokojnie, kurde, defensywnie, Pogby w ogóle nie widać. Sanchez tu próbuje coś ogólnie stworzyć. Dobra, wywalczyliśmy ogólnie rzut wolny. Nie jest to jakaś super odległość, znaczy bardzo odległa.
Odległość. Dziwnie brzmi. Coś tu będę próbował, może. Oj kur. Jeszcze żebym stracił. Za dużo kombinowania. No dobra, super, wywalczyliśmy, chociaż out. Wezmę sobie może wysoki pressing. Przeważnie taką gram taktyką. O kur. Jeszcze mi tutaj nie wyszło to, co chciałem. Ach. Tak to jest, jakie przyzwyczajenie do Ultimate'a. Zagrajmy z bramkarzem. Świetne. Tutaj to było. Juan Mata. Podanie tu chujowe było. Nie oszukujmy się. Niczym Sanchez w meczu z Leicester City. Ogółem... Nie! Teraz nie podawaj, chyba że będzie spalony. Nie, nie było spalonego. Czy może nie w tą stronę Rashford? O się kurde. Za dużo się bawię ogółem. Czasem próbuję zrobić coś z niczego i tak średnio mi wychodzi. Dlatego widać efekty, że w pierwszej połowie nie zobaczyliśmy żadnej bramki. Myślę, że muszę zagrać chyba ofensywniej. Trochę? Trochę ofensywniej, może jakieś strzały z dystansu ogółem by się przyda, jakieś indywidualne rajdy Rashforda. Marcus Rashford! Pole karne! Pierwsza chyba taka bardziej groźna sytuacja w naszej drużynie. No, jesteśmy tam spawlowali lekko. Alexis Sanchez, nie było to zachowanie zbyt przyzwoite. Świetny tutaj Pogba. Praca głową. Myślę, że Luke Shaw powinien się otworzyć teraz w tym sezonie, bo po tych długich kontuzjach, a zaliczył dość dobry występ w meczu z Leicester City, więc też powinien się przełamać. Mamy dogranie. Alexis Sanchez, ten... Widzę chyba pierwszego kandydata do zmiany. Bardziej wolę Martiala tutaj, ale postawiłem taką na realność i myślę, że takim składem Manchester United wyjdzie na to spotkanie. Kurwa, jeszcze nie tak jak trzeba, przepraszam za przekleństwo. Jednorazowe, przepraszam. Bo ten Darmian też jest takim bolcem, księga bolców. Jest jego, no szku... Jeszcze straciliśmy bramkę, no bez jaj. Dobra, robimy zmiany. Robimy zmiany, bo tu widzę się... No jeszcze mi tu aktualizacja Escape'a wyszła na świetnie. Dobra, myślę, że mi nagrywania nie wywaliło. Dobra, pierwsze tutaj zmiany wezmę, może tak tutaj to zrobimy. Oby to się udało, bo jednak teraz straciliśmy bramkę. Takiego wyniku się nikt nie spodziewał. Bo ponieważ jesteśmy faworytami tego spotkania, to jednak takiego wyniku to się nawet nikt nie spodziewał. Oż to była chyba pierwsza taka nasza lepsza okazja. Rzut rożny Pogba na Lindelofa. Przejmie jeszcze Herrera tą futbolówkę. Wycofanie. Lingard. Jesse Lingard. Oż kurde, zapomniałem, że to nie Ultimate Team, a tam mam go na najwyższej karcie. Ajajaj. Tam mam go na kartę w Festiwal Futbolu Lingarda, więc ona jest po prostu props. O wiele lepsza niż oryginalny zawodnik. Świetne tutaj podanie do Marcusa Rashforda. Marcus Rashford. Wycofanie, dośrodkowania Martial! I jeszcze dobitka Pogba, słupek! Ratuje drużynę przeciwnika. Teraz szybkie oddalenie futbolówki od własnego pola karnego. Przejście na połowę przeciwnika. Powinniśmy jeszcze grać bardziej ofensywnie, spalony. Znowu nasza piłka, strzelec bramki bodajże zszedł. Nie gramy zbyt dobrze w tym meczu. Pogba, dobre podanie do Rashforda, Rashford do Pogby, Pogba do Lingarda, Jesse Lingard, uderzenie, jeszcze zbiera piłkę Anthony Martial, Pogba, 1-0, znaczy 1-1, Paul Pogba, właśnie po takiej akcji powinna być bramka w meczu, Pogba i Dabik, ona też może zdabuje, może wy nie będziecie widzieli, ale... Ja sobie będę dabował.
I świetnie, to jest właśnie to. Ogólnie nawet nie wiem, kto przy takim składzie jest kapitanem tutaj ogólnie. Nie zdążyłem tego zobaczyć, ale to była niezła wrzutka, tak jak w Ultimate Martial wrzutka na Pogbę, bo bardziej to chyba przed pole wrzucałem przeważnie, ale teraz mi nawet siadło na głowę, to teraz tylko dobrze się tutaj wybronić. Uff, to mogło być niezłe uderzenie. Dobrze, że to nie był Pele. Ogółem. A złe wybicie obrony. Przydałoby się zebrać tą futbolówkę. O kurde, wylewik. Mały, ale to taki drobny był wylew. To nic tu się nie wydarzyło. Przeprowadźmy może zmianę. Weźmy Rashforda na skrzydło, tu wprowadzimy Lukaku. Zmiany moje zmiany robimy, bo jednak nie chcę postępować jak teraz siwy z Arsenalu i wbijają nam drugą bramkę i robi się niebezpiecznie i znowu musimy odrabiać straty. Och, takiego wyniku się nikt nie spodziewał. Pogba bierze swoje ręce, swoje nogi bardziej sprawy, dośrodkowanie na Bukaku, czy jak to tam woli? Jeszcze Rashford, dośrodkowanie nieudane, zbierze jeszcze tą piłkę może Lingard. Niestety nie udało się. No mamy 10 minut na odrobienie straty. Formalnie powinno się to udać. Lindelof, ty tutaj powinieneś dobrze to wyczyścić, ale tu pograli! Ale rozegrali teraz tą akcję. Mogło się to podobać. Lukaku, świetna główka. Już podanie do Lukaku. Romelu Lukaku. Poszukuje tutaj Pogby. Pogba z drugą bramką! Paul Pogba i Dabik. To była bodajże lewa noga. I mamy Dabika, 2-2. No, spotkanie, no kolejny remis. Kolejny remis tutaj naszej drużyny. Nie podoba nam się. Bo myślę, że nie będzie takich obrotów spraw w prawdziwym spotkaniu. Może cofnijmy trochę na ofensywny. Bo jednak super ofensywny to przy odrobianiu strat. Chociaż zaraz może się tutaj robi niebezpiecznie Mary! Uff, a nie, to było lokalia. Spokojne 5 minut. Jeszcze tutaj nasza piłka. Lukaku, Romelu Lukaku. Driven, o Jezu, co za nieudany driven. Ach, to było kiepskie i straciliśmy tylko piłkę, no i mogliśmy strzelić bramkę na 3-2. Lokadia, świetny powrót tutaj Lingarda, ale nie utrzymali się zawodniku Manchesteru przy piłce i 3-2. Ajajaj, co tu się dzieje? Ale szkła, dlaczego tak? Przecież co jest niemożliwe? Co tu się wyrabia w tym spotkaniu? Jeszcze Rashford tutaj próbuje. Rashford ostatnimi drygami. Rashford, szkurła. Jeszcze Lingard. Cholera. No i dupę i w pizdu i w oko i nic tu nie wyszło. Pogba. Lingard, kurła. Herrera. No i co jest, no? Bez kitu. Czasem tak mnie denerwują ci sędziowie w FIFA, że to jest niepojęte. Niestety przegrywamy spotkanie. Nie był to jakiś świetny mecz dla mnie. Dziękuję za oglądanie. Myślę, że taki mecz naprawdę się nie powinien wydarzyć. Pozdrawiam. Miłej niedzieli. Cześć.